Która sonda kosmiczna niesie wizerunki Golasów ku obcym światom? Na której planecie nie było oczekiwanych oceanów? I jak wygląda kąpiel w gejzerach jednego z księżyców Saturna? Cześć, tu Ola Stanisławska. I Piotrek Stanisławski, podcast. Zaskoczymy Was. Crazy, Crazy nauka. Przepraszamy za opóźnienie. Taki czas chorobowy, więc troszkę się ten obcinek, obcinek obsunął, Obcinek odsuną. No niestety, nie dajemy czasami rady na zakrętach, staramy się, jak możemy dla was. A dziś będziemy opowiadać o najbardziej spektakularnych osiągnięciach i odkryciach dokonanych przez sądy kosmiczne. Tak, staraliśmy się, ponieważ tych sądów są setki, tysiące i miliardy. Może trochę przesadziłem. Przesadziłeś ale... nieco. Nieco, ale naprawdę wybraliśmy takie, które naszym zdaniem są epickie. Epickie, tak. No bo właściwie ludzkość się wciąż emocjonuje, ekscytuje osiągnięciami Takimi jak lądowanie na Księżycu, które no, było rzeczywiście epickie. No, ale jakby tak spojrzeć na to, czego dokonały pojazdy bezzałogowe, czyli zrobotyzowane statki kosmiczne, no to one odkryły przed nami światy, o których właściwie nie śniło się naszym ani waszym, ani żadnym filozofom. Zwłaszcza Arystotelesowi. Pozdrawiamy Arystotelesa i o światach, na których ludzie albo nigdy nie wylądują, albo to nastąpi być może za bardzo wiele lat. Chodzi o takie światy, na których jeziora, czy wręcz morza e, składają się z płynnego metanu, albo o takie światy, na których buchają ge gejzery, e, które wystrzeliwują płynną wodę na wysokość 1500 km. W przestrzeń kosmiczną. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, dlatego, że my mamy takie parcie na to, żeby ludzie latali, a jak ludzie nie latają, to trochę mam wrażenie, że nie doceniamy tych rzeczy. Tymczasem z drugiej strony trochę to jest tak, że póki co te loty załogowe to jest wydawanie kasy i na szczęście Głównie ich nie ma jeszcze prestiżowe wielu. Tak, presti mają, mają zadanie, a jeśli chodzi o odkrywanie, rzeczywiste badania innych światów, no to te loty bezzałogowe są zdecydowanie bardziej do przodu. Tańsze, bezpieczniejsze, no i y, całe mnóstwo obserwacji mamy dzięki niemu, dzięki nim zebranych, y, no a do tego po prostu wiemy, jak ten nasz układ słoneczny wygląda. Właśnie zapytamy Was o to w sądzie na y, Spotify, no bo man, jestem bardzo ciekaw. Do. Sądzie, tak. Y, no to właśnie. I... O, o to, co sądzicie o tych załogowych i, bezzałog... i bezzałogowych i, i tak dalej, ale to, to zajrzyjcie sobie tam, tam będzie ten. Ten. Natomiast... I tego materiału okazało się, że no jest właśnie. tyle o tych fascynujących, rozmaitych sądach kosmicznych i o ich misjach, że postanowiliśmy to podzielić na dwie części. Dziś część tak. pierwsza to będą przede wszystkim loty, no okej, okay, nie tylko planetarne, ale. Ale w większości. Tak, i takie bardzo bezpośrednie. Natomiast ta druga to będą, to będzie raczej. Ściganie przez sądy różnych mniejszych ciał niebieskich, planetoidy, komety to będzie za dwa tygodnie, bo za tydzień ten taki krótszy odcinek. No, w każdym razie jakoś to trzeba było podzielić umownie, dosyć, ale jedna i druga opowieść są naszym zdaniem super. Zanim do nich przejdziemy, to bardzo dziękujemy tym spośród was, którzy nas wspierają finansowo, wspierają tworzenie tego podcastu. Jeżeli chcecie dołączyć do tej znakomitej grupy, to zapraszamy i do nas na Patronite albo na Bajkofi, Gdzie możecie nam jednorazowe, postawić kawę. Tak, jednorazowe wsparcie kawowe. Bardzo się kawa przydaje. Linki są oczywiście w opisie odcinka. No i przypominamy również, że możecie zasubskrybować nasz podcast, bo dzięki temu nie ominie was żaden nowy odcinek. No tak. i dodam jeszcze, że jest Jesteśmy obecni na wszystkich mm. liczących się mm. platformach podcastowych. Tak, tak, tak. I chyba na tych nie liczących się też. No tak. Zacznijmy od Księżyca, no bo zanim stanęli na nim ludzie, no to wylądowały tam sądy kosmiczne. Liczne sądy kosmiczne, niektóre mniej lub bardziej y, udatnie to zrobiły, ale nie były to w większości sądy amerykańskie. No, bo to wyraźnie pokazuje to, co się działo na Księżycu w tych pierwszych latach podboju kosmosu, że Stany Zjednoczone pozostawały w tyle za Związkiem Radzieckim, jeśli chodzi o osiągnięcia te pierwsze. Przypominam, ZSRR jako, pierwsze, jako pierwszy wysłał w kosmos sztucznego satelitę, tak? Sputnik 1, 57 rok. Jako pierwszy wysłał żywą istotę. Wajka, która leciała w Sputniku 2 w 1957 również. No i jako pierwszy wysłał człowieka w kosmos Gagarina na statku Wostok w 1961 roku. No a Amerykanie Wciąż nic takiego spektakularnego nie byli w stanie to się zrobić. się kłócili między sobą, które siły armii amerykańskiej mają robić rakiety. No i jak tamci się kłócili, no to Rosjanie korzystali. No i w roku 1959, czyli dwa lata po wysłaniu Sputnika, pierwszego sztucznego satelity, o powierzchnię Księżyca rozbił się pierwszy obiekt wykonany ludzką ręką, czyli Luna 2. Luna 2, czasami rozbić. Luna jest przedstawiane to jako Luna, ale to była Luna zdecydowanie, bo tak się po rosyjsku by, wymawia, e, i ona się rozbiła, no i to był e, dowód na to, że tam można dotrzeć. I, miała się rozbić. I miała się rozbić, tak, jak najbardziej. Na Luna 3 e, poleciała w tym samym 59 roku, no i zrobiła pierwsze zdjęcia ciemnej strony Księżyca. To było niecały miesiąc y, po połunie drugiej. Ciemnej, wiesz, że zaraz się tutaj ukamienił. Dobrze, przepraszam. Księdze, tak księdze zwanej solodzy. ciemnej, czyli, czyli o, tej, tej o, drugiej, której, której nie widzimy. Tak, z ziemi. Niewidocznej. niewidocznej. Tak, 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 tak. Ciemnej strony to jest duży cudzysłów albo nawet Pink Floyd. Lubię Pink Floyd. No i lubię. uwaga, mamy lunę 9 rok 1966 i to pierwsze. Tak zwane miękkie lądowanie poza Ziemią i miękkie, czyli takie, które nie rozwaliło tej sondy za pierwszym zamachem, tylko udało jej się jakoś tam muzolnie wylądować na powierzchni innego ciała niebieskiego niż Ziemia. To jest sukces. To jest gigantyczny sukces. No już wtedy Stany Zjednoczone naprawdę czuły oddech gorący, już nawet to nie był gorący, to był żarzący się oddech na plecach. I to lądowanie było bardzo specyficzne, ono było wspomagane przez takie nadmuchiwane balony, które miały łagodzić uderzenie statku. Rzeczywiście tego dokonały. No, i Amerykanie, którzy się bardzo spieszyli, żeby zdążyć z podobną akcją, zrobili, posadzili swoją sondę na księżycu 2 czerwca, tak? czyli kilka miesięcy po Rosjanach w tym samym 1966 roku. No i to był statek kosmiczny Surveyor One. No ale Rosjanie nie ustawali w swoich dokonaniach, no i w roku 1970 wypuścili łunę 16, tak, to była 16 łuna i ona wróciła na Ziemię z próbkami pobranymi z Księżyca. I to było coś naprawdę, przecież to jest jednak, właśnie to jest jedna z tych niewielu rzeczy, które bez człowieka trudno zrobić tak, z tym pobraniem. No tak, Amerykanie oczywiście wylądowali na Księżycu i te próbki stamtąd zabrali. Natomiast no, żeby bez człowieka to zrobić, to trzeba było wymyślić i ramię robotycznej, no i trzeba było w ogóle opracować tę te technologię i to naprawdę było coś. Auna 17, która również poleciała w 1970 roku... Po, była kolejną e, sondą, która dokonała miękkiego lądowania e, na Księżycu, no i posadziła tam pojazd robota Lunochod e, 1 tak to one były tak one, to rzeczywiście było coś tak to był pierwszy pojazd, który się znalazł na Księżycu ten łunochód zawierał również sprzęt telewizyjny w związku z czym mógł filmować powierzchnię Księżyca no i transmitować e, na żywo to co się tam działo no to była naprawdę e, fantastyczna Lewic sprawa księżyca tak w związku z tym Amerykanie z ogromną zadyszką w rok później czyli w 1971 roku wysłali własny e, pojazd Księżycowy Lunar Roving Vehicle, no i on poleciał wraz z załogą misji Apollo 15 na Księżyc. I to, jakby ten podbój Księżyca przez roboty został dokonany, i to było takie przetarcie szlaków dla tego, co się miało dziać w następnych latach, a działy się rzeczy coraz większe. I co ciekawe, znowu się zaczynają dziać po dłuższej przerwie. Tu sobie szybko zerknąłem dzięki temu, kto jeszcze pamięta nasze emocje, jak numerowaliśmy odcinki. Dzięki temu, że je ponumerowaliśmy, to wiemy, że w 49 odcinku, tym takim tak zwanym krótszym, chociaż kurka wodna trwa o, godzinę, trwa bez różne, 13 sekund. Różnie nam to wychodziło. Tak, tym to tam krótszym. mówiliśmy właśnie o tym, dlaczego na Księżycu jest tłok i, i dlaczego wracamy na ten Księżyc i dlaczego znowu tam bez przerwy coś bezzałogowego ląduje, a pewni Chińczycy wylądują załogowo całkiem niedługo. No tak, bo to jest znowuż sytuacja taka, że trzeba się pokazać od strony prestiżowej, od strony mocy. Zresztą dodajmy, że od te, tamtego czasu, a ten odcinek 49 był publikowany 23 stycznia, czyli całkiem niedawno, to już tam kolejna rzecz wylądowała. I znowu się coś. No, ach, to była ładna historia w ogóle kiedyś o tym opowiadamy, bo wylądowała. Wszyscy myśleli, że nie wylądowała, potem się okazało, że wylądowała, ale i tak dalej, i tak dalej. It's a long story. W każdym razie tak, to było galopkiem przez ten wczesny okres pod... Księżycowy, Księżycowy. może nie był na tyle jakby. Jeśli chodzi o stronę techniczną, godny podziwu, chociaż to były tak wczesne lata, no że, był, że, że to było. Zdaniem, tak. No tak, okej, okay, okej. Okay. Natomiast no to, to jest przecieranie szlaków no i pokazuje wyraźnie ten bardzo wytężony wyścig pomiędzy obydwoma mocarstwami kosmicznymi. To ja będę dalej o wyścigu mówił, tylko wyścigu dalej, dalej, chociaż wciąż blisko, chociaż nieporównanie dalej, bo na Wenus. To jest, to jest tak, że jakbyśmy chcieli znaleźć jakieś naprawdę takie bardzo, bardzo nieprzyjazne miejsce w kosmosie, takie, że aż nam się nie chce tam być, to nie musimy bardzo daleko szukać. Znaczy, daleko też możemy, bo różne są, ale. Ja pomyślałam o przestrzeni międzygwiezdnej wiesz co, ale ona jest taka, no tam generalnie nic się specjalnie nie dzieje, no lecisz sobie i, albo nie lecisz i, i jesteś i nikt tam nic do ciebie nie ma, no wiadomo, tam promieniowanie kosmiczne, czasem jakieś mikrometeory, tego, ale tam jest no pusto, nuda. Natomiast Wenus polecam, właśnie dowiadywaliśmy się stopniowo, jak bardzo ona jest nieprzyjazna i znowu w dużym stopniu dzięki Rosjanom. No bo tak, Wenus wiadomo było, no jest to jeden z najwcześniej odkrytych, jak nie najwcześniej, znaczy odkrytych, w ogóle zauważonych obiektów, trzeci najjaśniejszy obiekt na niebie, po Słońcu i Księżycu. Blisko, pozornie podobna do Ziemi, no bo masę, średnicę ma bardzo ziemską. Grawitacja na powierzchni to jest 90% ziemskiej grawitacji, więc znowu tak dość ziemsko. No wygląda tak na pierwszy rzut oka, że w sumie to byłby taki dosyć przyjazny tak, tak, do, do życia, do tak przemieszczania tak, tak się tam. Sądzono, tam. Tak sądzono, spodziewano się tam y, wielkich oceanów y, wodnych, o czym za chwilę jeszcze powiem. Ale nazwa Wenus jest taka bardzo zachęcająca. Miasta zarana, tak? Albo... Wenus, bogini piękności, miłości. No ta bogini piękności zachowuje trochę dziwacznie, przyznam szczerze, dlatego, że ma parę dziwnych cech. Na przykład rok trwa tam krócej niż dzień. To jeden z moich ulubionych, nie, 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 jedna z ulubionych nieciekawych czy, ciekawostek. Czy, czyli tak zajwania jak Pershing na wysokości Lamperna. Nie, raczej się wolno kręci. To, a, to, to, jest, to, jest ten, to jest ta <laughs> okay. kwestia. Rok to są 224 ziemskie dni, a dzień to są 243 ziemskie dni. A, okay. Okay, I co więcej, to. kręci się w przeciwną stronę niż większość planet. Znaczy ona i jeszcze Uran. Uran na zostawmy, to jest oddzielna zupełnie historia. I nie do końca wiemy, dlaczego się kręci w odwrotną stronę, bo to, że one się wszystkie kręcą w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, chociaż to oczywiście wszystko zależy od tego, jak patrzymy, to jest kwestia tego, że tak się naturalnie kręcił obłok ten protoplanetarny wokół Słońca. I, i, i no po prostu one się zaczęły kręcić w tamtą stronę i tak się już kręciły. Natomiast dlaczego Wenus się kręci w drugą stronę, to najlepsze jest to, że właściwie do końca nie wiemy. Jest trochę hipotez. Taką klasyczną hipotezą była taka najprostsze, że coś w nią walnęło po prostu. Tak jak najprawdopodobniej coś walnęło w Ziemię i urwało kawałek Ziemi, dlatego mamy Księżyc. Tak sądzono, że coś walnęło w Wenus i ją, jej zepsuło te obroty, ale potem się pojawiały kolejne hipotezy. Jedna z nich mówi o tym, że przez to, że ona ma super gęstą atmosferę i jeszcze w dodatku jest dość silny wpływ innych planet na nią, tak czy inaczej, jakby nie patrzeć, to, że ona wyhamowała ten swój ruch obrotowy i zawróciła, zaczęła się kręcić w drugą stronę i że to jest taka dla niej najbardziej stabilna jak powiem jak sposób poruszania się, ale też jest taka hipoteza, że ona się kręci tak, jak się kręciła, tylko że się obróciła do góry nogami. Więc, Gdzie wędnos ma nogi? No zależy, która. Tam zwykle stoją w tej morskiej piance. Aha, e, okej. Okay. No właśnie. No w każdym razie nie jest to miejsce... Miłe na wakacje. Nie polecamy, nawet miłośnikom bardzo ciepłych krajów. Przede wszystkim, dlatego, że ma bardzo, bardzo gęstą atmosferę. Prawie, że nieprzenikonioną, znaczy trudno przenikalną dla światła, no ale przede wszystkim to są chmury kwasu siarkowego. Także... No tak, trudno sobie wyobrazić coś bardziej nieprzyjaznego. No więc właśnie. Jest bardzo gorąca z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy tam rozkręcony na maksa efekt cieplarniany ze względu na bardzo dużo zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, ale też nie ma tam ruchu płyt tektonicznych. W związku z czym nie ucieka z niej ciepło tak dobrze. To znaczy, płyty tektoniczne powodują, że co i raz gdzieś się wylewa gorące ze środka, to gorące potem ucieka w przestrzeń kosmiczną i tak dalej. No i mamy też przez tą gęstą atmosferę bardzo, bardzo, bardzo duże ciśnienie na powierzchni. 92 razy większe niż na. Na Ziemi, więc naprawdę. No i tak jak powiedziałem, zawartość, zawartość dwutlenku węgla w atmosferze to jest 96%. To jest w ogóle super, też ciekawa opowieść, dlaczego ona jest taka jaka jest i jak ona się zmieniała. Znaczy się ta Wenus. No w każdym razie, wszystko to razem powoduje, że nie jest to miłe miejsce do przebywania, ale też nie jest to miłe i łatwe miejsce do lądowania, o czym się przekonywano kilkukrotnie. Dodatkowy problem jest taki, że. Sądom jest znacznie łatwiej precyzyjnie lecieć. Od słońca, niż do słońca. Paradoksalnie, bo y, lot do słońca powoduje rozpędzanie się tej sondy, i trudno jest ten lot kontrolować po prostu w sposób y, dokładny. Tam się oczywiście wykorzystuje y, asysty grawitacyjne, czyli takie bliskie przeloty, które wykorzystują grawitację y, jakichś obiektów po to, żeby zmienić tor, może wyhamować, może rozpędzić. To wszystko bardzo dokładnie A To jest można w ogóle ustalić. rewelacyjna sprawa, bo jak się tak precyzyjnie ustali lot danej sondy, to można ją tak rozpędzić, jak się rozpędziło Voyagerie. Y. I ja o tym będę mówić, bo to jest niezła historia. A no właśnie, no więc tu jest z kolei problem taki, że jak lecisz w stronę Słońca, jak lecisz w stronę to zawsze lecisz w stronę Słońca z Ziemi, to no, trudno jest kontrolować ten lot. Tak najkrócej rzecz ujmując, przepraszam wszystkich specjalistów za uproszczenie. No w każdym razie tych podejść było bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Jak się spojrzy, jest link w komentarzu na listę misji wenusjańskich, to bardzo wiele razy próbowano tam dotrzeć. Przyznam szczerze, że większość tych lotów była z różnych innych, nie, nie, a niekoniecznie o tych, o których wspomniałem powodów nieudana. Ale okej, okay, pierwsze podejście to był luty 61 roku, czyli właściwie krótko po tym po tych Pierwszych księżycowych misjach, o których mówiłaś, w ogóle tych, jak powiem, czy znaczy próbach księżycowych, że tak to ujmę, czyli Łunie 2 i tak dalej. Oczywiście, pierwszy raz w ogóle nic nie wyszło, bo nawet nie opuścił orbity ziemskiej pierwsza sonda, później była Venera 1. Wenera, czy inaczej Wenus, tak? Tak, tak, tak. To są, są, to są misje rosyjskie. I Wenera 1 miała całkiem bo to była całkiem niezła misja, i problem polegał z nią na tym, że no właśnie utracono z nią kontakt. Ona miała uderzyć, podobnie jak tam mówiła się o Łunie, która no, jakby celowo miała uderzyć w księżyc, tak? Luna dwa. We... Tak jest. Wenera 1 miała uderzyć w Wenus, ale w nią nie wcelowała, bo utracono z nią kontakt i no, poleciała sobie, minęła. Dlaczego utracono? No to jest wczesny etap kosmonautyki i naprawdę mało wiedziano i miano, miano różne pomysły, które później okazywały się bardzo złe i w ramach między innymi oszczędzania energii i tak dalej i tak dalej, zaplanowano to tak, że nadajniki, odbiorniki, przede wszystkim odbiorniki tej sondy włączały się tylko w zadanym czasie. To znaczy było umówione, hej chłopaki o tej i o tej godzinie się kontaktujemy i ona odpalała wtedy ten cały system, czekała na Sygnały z Ziemi odsyłała i tak dalej i tak dalej. I tego się nijak nie dało zmienić. Znaczy, po prostu się włączała i wyłączała. Nie wiem, pewnie miała taki zegarek jak od lampek choinkowych albo coś w tym rzucała. No, oszczędzała energię, i to, no, to był chyba skuteczny sposób na oszczędzanie tak, energii. Tak, tak skuteczny, że coś jej się pozajączkowało. Prawdopodobnie pod wpływem wiatru słonecznego, z którego jak powiem, mocy i znaczenia wtedy sobie jeszcze nie zdawano sprawy, coś tam się przestawiło i to się rozsynchronizowało i nie udawało się nawiązać kontaktu, a problem też polegał na tym, że tego się nijak nie dało zmienić. To znaczy ani sonda nie meldowała o swoim stanie, ani nie przyjmowała żadnych poleceń i po krótkim czasie po prostu stracono z nią kontakt, a szkoda, bo to co z nią leciało było bardzo malownicze, bo miała po tym uderzeniu, miała pozostać na powierzchni Wenus taka tytanowa kulka siedmiocentymetrowa, na której były bardzo pięknie zrobione Zarysy kontynentów, i jeszcze w dodatku kolorowe, jak doczytałem, złoto-niebieskie, więc w ogóle wow, 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 ktoś się napracował. A w środku w tej kulce był medal pamiątkowy, taki radziecki, taki z, wow. z pełną radzieckością w środku. Wyobraź sobie Jest... tych Wenusian, którzy, tak, to którzy to odnajdują, jakie wow, klaszczą super. w swoje wenusjanki. zobacz, łapki. jaką fajną kulkę znalazłem. Tak, tak, tak dokładnie. I tam jeszcze Jestem była... wzruszona naprawdę. Absolutnie. I to był czas, kiedy naprawdę nic nie wiedziano o Wenus. Bo ta jej atmosfera powoduje, że no, nic tam się nie da zobaczyć, więc sądzono, że na powierzchni pod tą gęstą atmosferą, bo generalnie atmosfera zazwyczaj sprzyja takim rzeczom, może być dużo wody. Płynnej wody, i na ta woda powinna tam, zdaniem ówczesnych specjalistów, tworzyć oceany. W związku z tym, i właśnie, tym nie jestem pewien, czy to była ta sama kulka. Zdaje się, że jeszcze było coś drugiego, albo to ta kulka, dlatego była pusta w środku, bo tu nie znalazłem precyzyjnej informacji. Bo miała być jeszcze kulka z proporczykiem. Z Również z ZSRR. Flagą ZSRR i ta kulka miała służyć do tego, żeby pływała po tym oceanie, do którego wpadnie, jeżeli wpadnie w ocean. Także wszystko. Przepiękne. Tak, wszystko przewidziano, tyle tylko, że utracono połączenie i do widzenia poleciała. Były później bardzo liczne próby. No z takich udanych to pierwszy, bo to jest w ogóle pierwszy przelot koło jakiejś planety. Pierwszy w historii ludzkości. Natomiast pierwszy powiedzmy, kontrolowany i udany przelot to był Mariner 2 z 1962 roku, amerykański to był z kolei wybitnie marnie wyposażony pojazd, dlatego że USA miały wtedy bardzo marne rakiety nośne, to znaczy o niskiej nośności i trzeba było bardzo ograniczyć te, 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 te rzeczy, które tam na pokładzie były więc na przykład zdjęć nie robiła. Ta Czyli co sonda. Saturn 5 jeszcze. Był w drodze. O, to jeszcze w ogóle w lesie byli. W każdym razie, no, z, były tam to pierwsze dane o atmosferze planety, o temperaturze przede wszystkim, ale z zewnątrz. E, I dopiero dwunasta radziecka misja się udała, bo policzyłem. Ależ Wy, wydali kasy. Słuchaj, wydali kasy, eksperymentowali. Siedem z tych misji e, właściwie nie wystartowało. To znaczy, na pewno nie opuściło orbity ziemskiej, albo w ogóle się przy starcie Waliły, więc to rzeczywiście Ojej, tutaj było... troszkę ilość i jakość No tłukli, 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 tak, to była taka rosyjska metoda, yy, natomiast wreszcie się potem zaczęło udawać, jak się zaczęło udawać, to już im szło nieźle, bo tak, Venera 4, ona weszła w atmosferę i przekazała dane, yy, ale bardzo szybciutko się rozsypała, co dziwnym nie jest, yy, jeśli spojrzymy na to, co wiemy teraz o tej atmosferze, z kolei Piąta i szósta wenera opadały za każdym razem coraz niżej, ale były niszczone jeszcze nad powierzchnią. Ich celem nie było lądowanie, ale opadanie i przekazywanie tych informacji i piątka, zdaje się, zjadła się na 20 kilometrach, a szóstka na 12 kilometrach. No to czyli jesteśmy coraz bliżej. Tak, oni je dozbrajali cały czas i to było w ogóle dosyć zabawne, bo jakby za każdym razem mieli nadzieję, że ona dotrze prawie do powierzchni i za każdym razem się okazywało, że te warunki wenusjańskie ją i wreszcie 15 grudnia 70 roku Venera 7 wylądowała. I to Venera 7 to w ogóle tak trochę nie wygląda jak klasyczna sonda, bo to, jest, to było takie pancerne jajo zrobione z tytanu. Ono było super pancerne i było w związku z tym za ciężkie, bo już ją tak dozbroili, żeby już wszystko wytrzymała, bo też coraz więcej się dowiadywali o tych warunkach panujących i była o 20 kg za ciężka jak na możliwości rakiety, której ją miała wynieść. W związku z czym, no już nie dało się tego bardziej przyciąć, że tak powiem. W związku z czym zdemontowano z rakiety system telemetrii z górnego stopnia tej rakiety nośnej. No już te rakiety wtedy nieźle latały, więc można było sobie pozwolić na to, żeby te telemetrii, żeby, ona, żeby ta rakieta nie meldowała o swoim stanie. No w każdym razie się udało. Udało się chociaż nie do końca, bo tam był taki system, który miał automatycznie przełączać kanały nadawcze i te kanały na, na różnych kanałach nadawczych były nadawane różne informacje, między innymi dotyczące właśnie temperatury, ale miał być też skład atmosfery i ciśnienie. No i okazało się, jak ona już się zbliżała do lądowania, że coś się wzięło i zacięło. I zacięło się na kanale transmitującym informacje o temperaturze. I w sumie dobrze, bo co nie uzyskali Rosjanie całego mnóstwa innych informacji, ale akurat dane o temperaturze da się przeliczyć dość dobrze na dane o ciśnieniu, więc sporo się o tej atmosferze w sumie dowiedzieli. Potem jeszcze się okazało, że spadochron nie do końca zadziałał. Ale to znaczy... powiedz o tej temperaturze, bo to jest tutaj kluczowa no więc. To Informacje. zaraz, zaraz dolecę do, 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 do temperatury. Yy, nie do końca zadziałał spadochron. Nie to, że całkiem nie zadziałał, ale ta sonda, ja teraz z głowy mówię, chyba walnęła w tą Wenus z prędkością mniej 60 km na godzinę, więc jeszcze nie tak najgorzej. Yy, i, no, ale to naprawdę było pancerne jajo. Yy, Tyle tylko, że myślano, że koniec, że nie zadziałało, że się zepsuło i do widzenia. Wszyscy już poszli do domu na papieroska i tak dalej. No, nie udało się. I po tygodniu przyszli do tych ludzi, którzy tą sondę, jak powiem, obsługiwali z z Moskiewskiego Instytutu Radioelektroniki i powiedzieli, że słuchajcie, mamy odczyty tego całego szumu, który tam z Wenus dolatywał i z tego szumu udało im się wydłubać sygnały tej sondy, co było niezłym osiągnięciem, bo ten sygnał był super ekstra słaby. Okazało się, że sonda po wylądowaniu jeszcze przez 23 minuty nadawała. Co prawda leżała w jakiejś dziwnej Pozycji i anteny były skierowane nie w stronę Ziemi tak jak powinny, dlatego ten sygnał był tak słaby, ale okazało się, że temperatura na powierzchni Wenus wynosi, uwaga, 450 stopni Celsjusza. Wow! To jest temperatura, w której część metali już się topi całkowicie, nic więc dziwnego, że. Taka temperatura, plus to ciśnienie, przypominam, 92 razy większe niż na powierzchni Ziemi, te sądy wykańczała. No to zupełnie mordercza. No to sytuacja. było grube. To było naprawdę grube. W każdym razie udało się, nie był to pełny sukces, ale trzeba przyznać, że naprawdę poszło nieźle. Potem oczywiście były sukcesy, porażki i tak dalej. Pierwsze zdjęcia z Wenus przekazała w 75 dopiero roku też radziecka Wenera 9. I Zdecydowanie Rosjanie się specjalizowali w tych misjach wenerycznych, że tak ładnie powiem. Bardzo ci to ładnie wyszło. Dziękuję ci bardzo. I to jest, to jest ten kawałek historii, kiedy oni rzeczywiście jeszcze dawali bardzo radę. No, Amerykanie później nadganiali mocno i, i, i tam były liczne przeloty. Potem jeszcze w latach 80. były misje w stronę Wenus, ale też mam cały czas takie poczucie, że ta Wenus jest jeszcze. Mocno niewyeksploatowana, no bo mamy na przykład bardzo ciekawe radarowe yy, odczyty, które pozwalają nam, znaczy dzięki temu znamy powierzchnię, bo to też był jeden z problemów, że nie wiadomo gdzie lądować, bo, nie wiad bo nic nie widać, tak, co chmury. Natomiast dzięki tym radarowym odczytom znamy powierzchnię Wenus. Ale, ale dzięki radarowym odczytom z misji Wenner? Nie, 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 to już były znacznie późniejsze loty. Nie, 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 to jest w ogóle oddzielna jeszcze historia no całej eksploracji. Znaczy, może kiedyś zrobimy odcinek o eksploracji Wenus, bo to fajne, ja to tak sobie marzę, żeby tam kiedyś coś takiego wysłali, żeby zrobić transmisję i żeby zanim ten kwas i ciśnienie zeżre i ta temperatura rozpuści, to żeby trochę jednak pofilmować. No jest trochę zdjęć z Wenus. No może nie są bardzo fascynujące, ale, ale ogóle... Transmisja z tak gęstej, ilości Właśnie, nie, to jest kolejny problem, nie? tak, przesłanie tak, tych, tych danych. No, w każdym razie naprawdę Wenus jest miejscem Mega ciekawym, i tak jak o Marsie mówi się mnóstwo, wiemy o nim dużo, już po prostu niemal, że tam na weekendy latamy. To ta Wenus, taka no, prawie, że upiorna bliźniaczka Ziemi, jest wciąż słabo poznana. No i dochodzimy do misji Voyagerów, Voyager 1 i Voyager 2, rok 1977. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Voyager 1 to obecnie najdłużej działający statek kosmiczny i pierwszy, który dotarł do przestrzeni międzygwiezdnej. A to stało się już w 2012 roku, bo wtedy dane wskazały, że statek podróżuje od jakiegoś czasu przez Plazmę, czyli zjonizowany gaz, który jest obecny w przestrzeni międzygwiezdnej. A Voyager 2 opuścił Układ Słoneczny w roku 2018 i też już od tego czasu znajduje się w przestrzeni międzygwiezdnej. One zostały wysłane w niewielkim odstępie czasu ale troszeczkę inne miały cele, inne priorytety. Oba wykorzystały technikę przyspieszania w polu grawitacyjnym mijanych planet. No i to... Wspomnianą procę albo asystę grawitacyjną. Tak, i te zwłaszcza asysty grawitacyjne u Voyagera 1 sprawiły, że stał się najszybszy, najszybszym obiektem wysłanym przez człowieka w kosmos. I obecnie leci z prędkością 17 km na sekundę, czyli to jest... Ponad 61 tysięcy kilometrów na godzinę. Dodajmy, że międzynarodowa stacja kosmiczna krąży z prędkością 28. Tak, 7-8, tak, tak, coś takiego. E, ty, kilometrów na godzinę. E, no i e, tak naprawdę zdaje się, że misja New Horizons e, była wysłana z prędkością wyjściową wyższą tak. niż, e, niż Voyager. Tak, bo to chodziło na, o to, żeby ona, o tym będziemy mówili, żeby tak, ona tak, tak, to prosto i szybko o leciała. O tym mówił. Natomiast Voyager ją prześcignął. W którymś momencie e, chyba New Horizons leciał szybciej niż e, Podejrzewam, Voyager. Podejrzewam, że na początku, tak. Natomiast e, później i to właśnie u Voyagera się tak pięknie ustabilizowało, że teraz sobie przemierza przestrzeń międzygwiezdną właśnie z taką rekordową prędkością. Tak, ja tu szybciutko tylko ci wdepnę w to, co mówisz, że to jest, to są um, asysty grawitacyjne, to jest mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli z Łodzi pojechać do Warszawy, ale pojechalibyśmy do Wrocławia. I, I wok... zahaczyli o Szczecin. Nie, nie, nawet o Szczecin nie kończy. ale wokół Wrocławia byśmy się rozpędzili, potem jeszcze zahaczyli o Pozna, i z Poznania ekspresem polechali do Warszawy. To jest mniej więcej taki klimacik, czyli wcale nie lecimy tam, gdzie chcemy polecieć, tylko lecimy tam, gdzie możemy zaczepić o coś, dzięki czemu się zdążymy, zdołamy rozpędzić. To jest trochę tak, jakbyśmy, nie wiem, na przykład zbiegamy sobie po schodach i złapiemy się ręką na zakręcie schodów i, i to nas bardzo przyspiesza, tak? Takie Mi to mamy się kojarzy unięcie. z pojedynkiem Goliath, Dawida z Goliatem, kiedy jest tak, rozkręcany kamień na tak bo, to jest, tak, bo ta proce grawitacyjna to nie chodzi o taką procę y, klasyczną naszą, czyli taką z, widełkową z gumką, tylko o taką proce y, biblijną, skręceniem nad głową. Otóż to dobrze. Wr wróćmy do Voyagerów. No i w tego Voyagera 1 na początku 2024 roku, który to rok obecnie mamy, dzieliła od Ziemi odległość około 162 jednostek astronomicznych, czyli, jak ja sobie przeliczyłam, 24 miliardy kilometrów. Miliardy, tak, to tak, nie tak. Mało. I to był najdalszy i wciąż działający obiekt wysłany w przestrzeń kosmiczną przez człowieka. Wciąż działający, no bo Tutaj niestety rok 2025 prawdopodobnie położy kres temu działaniu, bo się skończy e, zasilanie, mm, ale o tym za chwilę. Jednostka astronomiczna to jest odległość od Ziemi do Słońca, tak, żeby tak, było jasne. Tak, tak, to, tak, tak. To dobrze pokazuje też skalę 162 jednostki astronomiczne. Tak. I jest jeszcze kwestia przesyłania sygnału radiowego. E, otóż opóźnienie w, komu w komunikacji radiowej e, między Ziemią a Voyagerem 1 wynosi obecnie ponad 22 godziny. Wow, światło leci po tak. prostu tyle czasu Absolutnie. stamtąd. To znaczy, jest, to jest, to jest Samowite. Przepraszam, kosmos. Tak, tak. ja, ja jestem pełna podziwu dla, dla tej sondy i w ogóle dla, dla tej misji, że ktoś wpadł na taki też, pomysł. Jak słaby jest ten sygnał docierający stamtąd, to też jest niezła historia, żeby odebrać taki sygnał i od, odciąć od, go od szumu, od tła, to od jest tła, też niezła. Tak, no, bardzo to będzie wielka szkoda, jak skończy się zasilanie w tej sondzie. Naprawdę jestem ogromnie ciekawa, dokąd ona doleci i, i jakie jeszcze sygnały złapie. W każdym razie ona wykorzystuje takich 16, niewielkich silniczków. One są napędzane hydrazyną. Ja sobie sprawdzam, co to jest ta hydrazyna. To jest jakieś potwornie trujące paskudstwo. No i one, te, te silniczki tak załączają się na milisekundy. Takie małe dmuchnięcia wykonują i one obracają Voyagera tak, by jego antena mogła komunikować się z Ziemią. I no i w momencie, kiedy nie będzie możliwe już to ustawianie się w stronę Ziemi, to wtedy też łączność się urwie. No i to jest właśnie ten, ten kres. Tam jest problemem też zasilanie, dlatego że to jest zdecydowanie zbyt daleko, żeby sobie dać radę z, z, bateriami, z bateriami słonecznymi, słonecznymi mm -hmm. więc one są zasilane. Czymś, co się nazywa radioizotopowy generator termoelektryczny. Mieliśmy o tym, zaraz zobaczę, w którym odcinku, zaraz spojrzę. Dobrze, generalnie to, ty... to jest kawał plutonu, który się grzeje sam z siebie, jak to pluton, i na tej podstawie się y, te, zamienia się to ciepło w energię elektryczną. To ty szukaj, a ja mówię dalej o Voyagerze. I Voyager 1 został wysłany pierwotnie po to, żeby zbadać Jowisza i Saturna oraz ich księżyce. No i. Yy... Po zakończeniu eksploracji tych planet zdecydowano, że główne zadanie ma stanowić zbadanie przez te sondę takich krańcowych obszarów heliosfery, czyli tego, tej strefy, do, która znajduje się pod wpływem Słońca i taki pomiar właściwości fizycznych przestrzeni międzygwiezdnej. No to to już zostało wykonane, no i teraz ta sonda mknie dalej. No, i jeśli chodzi o Voyagera 2, on miał zbadać wszystkie gazowe olbrzymy, i to zrobił. Odwiedził Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna i przesłał na Ziemię ich obrazy. Tak I to, to są w ogóle absolutnie epickie podróże, bo to, co wiemy na temat tego, jak wygląda Ziemia z kosmosu, jak wyglądają te planety, to w dużej mierze zawdzięczamy właśnie Voyagerom. No i są takie memy wręcz, które nam się kojarzą z przestrzenią kosmiczną. Takim memem jest słynne zdjęcie zatytułowane pale blue dot czyli tak. blado niebieska kropka I chodzi o zdjęcie ziemi wykonane z odległości sześciu miliardów kilometrów. Ono zostało zrobione przez Voyagera 1, przez kamery Voyagera 1 w roku 1990. Ale w ogóle o to, żeby to zdjęcie zostało wykonane, już w roku 1980 zabiegał słynny astronom, popularyzator nauki, Carl Sagan. I on proponował to NASA, żeby właśnie ten Voyager wykonał zdjęcie Ziemi z takiej dosyć dużej Odległości jeszcze nie tak wielkiej. No ale NASA dopiero 10 lat później zdecydowała, no, no, że. Serio? No naprawdę, to czasami mnie zadziwiają tacy, takie, takie sytuacje. To jest tak oczywiste, że coś takiego powinno być zrobione. Oczywiście. Ale wtedy wykonywano właśnie w tym 1990 roku takie zdjęcie rodzinne. Planety Ziemi, układu słonecznego. tak Wtedy taki pomysł powstał i stwierdzili, że ten pomysł Seigena włączą w to, w realizację tego projektu. No i przesyłanie tego zdjęcia trwało 5,5 godziny. Zostało przesłanych 60 klatek, no i trzy z nich przedstawiały Ziemię jako taki maleńki, świetlny punkt w absolutnie czarnej przestrzeni. Każda z tych klatek została wykonana przy użyciu innego filtra koloru. Niebieskiego, zielonego i fioletowego. I Kiedy je połączono, to uzyskano bladoniebieską kropkę. Oryginalne zdjęcie składa się z 640 tysięcy pikseli, a ziemia na nim zajmuje mniej niż jeden piksel. No i tutaj ja bym bardzo chciała zacytować fragment książki Karla Segena. Pod tytułem Błękitna kropka Człowiek i jego przyszłość w kosmosie. Książka ukazała się w 1994 roku i Sagan pisał: Spójrz ponownie na tę kropkę. To nasz dom, to my. Na niej wszyscy, których kochasz, których znasz, o których kiedykolwiek słyszałeś, każdy człowiek, który kiedykolwiek istniał, przeżył tam swoje życie to suma naszych radości i smutków. Każdy święty i każdy grzesznik w historii naszego gatunku tam żył na odrobinie kurzu, zawieszonej w promieniach słońca. Tak właśnie zmienia się nasza perspektywa po zobaczeniu tego zdjęcia, gdzie Ziemia zajmuje mniej niż jeden piksel. No ale jeszcze żeby ta historia była pełna, to wspomnę o pozłacanym dysku Słynny o właśnie. nazwie Voyager Golden Record, który został umieszczony w dwóch egzemplarzach na sondach Voyager 1 i Voyager 2 i to właśnie NASA tam umieściła również z inicjatywy Karla Sagan'a. No, i co ta, co ta płyta zawiera? To jest płyta pozłacana, dwugodzinne nagranie zdjęć i dźwięków, mających stać się taką wizytówką ziemi. No, w domyśle, jak to dotrze do obcych światów, gdzie obcy przechwycą tę naszą sądę, to będą mogli podziwiać, jak, jakim my jesteśmy wspaniałym gatunkiem. I ten wybór tych, tych nagrań, tych, tego, co tam się znalazło, to był dokonany pod kierownictwem Karla Sagana. No I tutaj zacznę od rzeczy zabawnej dosyć, ponieważ to nie były pierwsze um, takie. Informacje dla obcych gatunków, obcych światów, które zostały wysłane w kosmos, no bo w roku 1972 i 1973 zostały wysłane sondy kosmiczne Pionier 10 i Pionier 11, również przez NASA, i one zawierały również wiadomość dla obcych w postaci takich płytek, z wygrawerowanymi wizerunkami ludzi, y, atomu wodoru, y, naszego położenia w układzie słonecznym. Tak ktoś stwierdził, że jakby obcy chcieli nas y, wykryć i zbombardować, to mają bardzo dobre wytyczne. Na e, natomiast y, rzecz zabawna, o której wspomniałam, jest taka, że na e, tych płytkach z pionierów. Ludzie zostali um, ukazani z takimi szczegółami anatomicznymi, um, jak narządy rozrodcze, co już... Trzeba obu... będzie oznaczyć odcinek jako explicit. Jako, to już tak oburzyło um, oficjeli NASA, że przy Voyagerach nie dopuścili do tego Zresztą i tam się znalazły tylko miejsce. zarysy sylwetek Ale to wow, Człowieka. serio? Tak, Ale to bo, bo tam wcześniej była kobieta, mężczyzna i, i widać było, że czym oni się różnią, a tutaj już. To było Ci zgorszeni bardzo... kosmici. Tak, zgorszeni. Ach, to mi się przypomniał ten memik. Taki e, drodzy Ziemianie, przestańcie nam wysyłać swoje nagie zdjęcia i adresy waszego domu. To jest creepy. Bardzo mi się <grym> podoba. No tak, to jeszcze powiem, co jest chyba bardziej creepy, e, moim zdaniem. To jest z tych nagrań, które się znalazły na Voyagerach. To z najśmieszniejszych rzeczy to jest wiadomość od prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimiego Cartera. No, A że e, Nixona. No, było zabawnie. I sekretarz. Generalnego ONZ kerta Waldheima. No ale z rzeczy bardziej może uniwersalnych, naturalne odgłosy, czyli szum wiatru, fal, śpiew ptaków, śpiew wielorybów, utwory Mozarta Beethovena, Strawińskiego oraz czakaberego, między innymi 55 próbek języków, w tym Esperanto. O. Polski no mątek. i 116 kolorowych oraz czarno-białych zdjęć i ilustracji, tam są między innymi na tych zdjęciach równania matematyczne, fizyczne, obiekty układu słonecznego, obraz spirali DNA, wizerunki człowieka, o których już wspomniałam. Nie na... I detali anatomicznych, co ja tutaj czytam? Muszę to jeszcze sprawdzić. Nie, nie, to nie mogło tak być. To, to na pewno nie było z detalami. I zdjęcia zwierząt i roślin. Więc y, mamy tutaj, y, no dla mnie po prostu wiadomość od prezydenta Jimmy'ego Cartera. Tak, to... absolutnie. Ja myślę, że to jest, to jest kluczowa Myślę, sprawa. że obcy będą nam wdzięczni za taką informację. Tak, dziękuję. Nam, na pewno już nam wysłali pewnie podziękowania. Już, już się nie możemy doczekać. To wspomniane przez Ciebie właśnie New Horizons. To jest jedna z moich najulubieńszych misji, może dlatego, że jest dość świeża i no, no, łączyła się z dużymi emocjami, trzeba przyznać. New Horizons to jest sonda, która, której głównym celem był Pluton. Mówię, był, bo już ten cel osiągnęła. Ale to było jeszcze wymyślane w czasach, kiedy Pluton właśnie. był planetą, a to nie jest planetą karłowatą. Niezręczna sytuacja, ponieważ ta sonda startowała 19 stycznia 2006 roku i wtedy Pluton był planetą. I to jedyną planetą odkrytą przez Amerykanię. No właśnie, dlatego Amerykanie mają spięcie na punkcie Plutona i wciąż przecież tam już o tym też kiedyś opowiadaliśmy. A ten odcinek co, a zaraz o nim powiem. No w każdym razie jak nie, nie minęło więcej niż pół roku i już nie była po starcie. To znaczy, ale sonda leciała w stronę sonda, Plutona sonda leciała, Tak, no so, właśnie pytanie, czy sonda leciała w stronę planety, no już nie, bo Plutona w sierpniu... 2000, tak, ja wiem, ale mówię, czy jak startowała z przekonaniem, że leci w stronę planety, to jak jej to zaliczyć? No w każdym razie w sierpniu 2006 roku przestała być planetą, więc no... Nic dziwnego. Ja wiem, że do tej pory trwają spory. Znam takich, co nadal są za tym, żeby była planetą. No ale prawda jest taka, że w 2005 roku odkryto Eris, planetoidę Eris, która jest od Plutona większa. I, i, I no można było wtedy zrobić kolejną planetę w Układzie Słonecznym. E, można było udawać, że nic się nie stało i nie rozmawiajmy o Eris. E, no albo można było zrobić to, co było najrozsądniejsze, czyli uznać, że Pluton nie jest cel taki wyjątkowy i to, że został odkryty akurat tak, jak został, to nie czyni z niego jeszcze e, planety. Także... To jest jakiś spisek. Niewątpliwie jest to spisek. Przeciw Amerykanom. No. W każdym razie e, e, New Horizons jest Piątą sądą w historii, już o pozostałych wspomniałaś, historię eksploracji, która y, znalazła się na tej trajektorii ucieczkowej z układu słonecznego, czyli to był y, Pioneer 10, 11. I Powiedziałam Pioneer. Pioneer jakkolwiek to jest zawsze problem. Tak? Pioneer, tak. Gemini, Gemini i and... Inne takie. No tak, bo Pioniery 2 znajdują się również już. Yy, tak, już poza, poza układem Sony. Yy, I oba Voyagery. I tu to jeszcze właśnie miałem o tym zasilaniu powiedzieć. Wszystkie te sądy muszą mieć zasilanie, które uwzględniają brak. Które uwzględnia brak światła słonecznego, znaczy niedostatek, tak, bo yy, nie da się zrobić tak dużych paneli słonecznych, żeby w takiej odległości, w jakiej one się znajdują, były w stanie nadal Dostawać dość dużo prądu w ten sposób, i dlatego tam stosuje się to, te radioizotopowe generatory termoelektryczne. I sprawdziłem, mówiliśmy o tym w odcinku 34. Po co komu energia z atomu, czyli nie tylko elektrownie. Tam więcej wyjaśniamy. Generalnie chodzi o to, że Pluton ma to do siebie, że sam z siebie się grzeje. Jak się dobrze to wszystko popodłącza i się tam zrobi taki sprytny układzik, który na jednym końcu się grzeje, na drugim chłodzi to z tej różnicy temperatur można uzyskać prąd. Wada tego jest taka, że z czasem uzyskiwane napięcie spada, dlatego że, znaczy nie napięcie, moc spada, dlatego że po prostu ten pluton się zużywa, można powiedzieć, znaczy te rozpady powodują, że już część, no to on traci na tej aktywności i też się robi coraz mniej gorący. No w każdym razie, tak jak też powiedziałaś, yy, tu trzeba było nadać tą początkową prędkość bardzo dużą. Z bardzo prostego powodu. To znaczy, te no, Voyagery przede wszystkim, one były zaplanowane na bardzo, bardzo, bardzo długi lot. Natomiast, żeby New Horizons miało sens, żeby to się wszystko odbyło za jednego pokolenia i w ogóle, to trzeba było się bardzo spieszyć. I tak jak tam. Przy Voyagerach wykorzystywano, a tu, sondy, a tu asysty grawitacyjne, a tu coś. Tak celem New Horizons było lecieć, jak powiem, na azymut, jak najszybciej do celu. Tam również wykorzystano grawitacyjną, asystę asysty. grawitacyjną Jowisza, a to z tego powodu, że oddalanie się od Słońca jest trudne, bo Słońce cały czas przyciąga, w związku z czym prędkość maleje, żeby tą prędkość można powiedzieć odzyskać, to właśnie rozpędzono się o Jowisza, no ale już na starcie e, bardzo długo pracowały silniki rakietowe, to się normalnie nie zdarza, e, pracowały przez ponad 47 minut i uzyskano 50, ponad 58 tysięcy kilometrów na godzinę. Czyli to jest trochę mniej niż, te, e, niż ten wynik, który obecnie utrzymuje Voyager 1. Tak, tak, tak. No i... E, chodziło o to, że te 33 z kawałkiem jednostki astronomiczne, tu też widzimy tą skalę, tak, mamy... Odległość Ziemi dokładnie. od Słońca. Trzeba było pokonać w krótkim czasie i o tej prędkości początkowej nieźle świadczy czas dotarcia do Księżyca. Do Księżyca doleciano po 9 godzinach. Dodajmy, że... Wow. Misja Apollo... Jak pociąg do Szczecina od nas czasami. Coś, tyle coś w tym guście, tak. A misja Apollo 3 dni tam leciały do tego księżyca, Tak, więc do Jowisza doleciano po około roku, a do Plutona 9 lat. Więc No to i tak jest rekord. No to jest naprawdę bardzo szybko i w ogóle jakby celowanie w tego Plutona to jest niezłe wyzwanie. Też tu nasz ulubiony Chris Hatfield, kanadyjski astronauta porównał to do, czekaj, żebym zacytował. To jest trochę jak trafić lecący w innym kraju pocisk, strzelając do niego po z okna własnego domu, tak? Czyli wystrzeliwujemy coś, e, ogromne prędkości, ogromne odległości i bardzo, bardzo malutkie obiekty. No tak, i ten Pluton to jest absolutnie coś, co tam gdzieś daleko w kosmosie miga. E, a my, uwzględniając to, jak on się przemieszcza, musimy ruchomym obiektem trafić tak, e, tak żeby, no, żeby, żeby blisko niego dotrzeć. Możemy korygować trochę ten lot, ale nieznacznie. Tak? To nie jest tak, że, że możemy jakieś duże błędy naprawić. No, w każdym razie start to był 2006 rok. Do Plutona doleciano w 2015 roku. Przelot 14 lipca i no, dobrze chyba pamiętamy te, to jak on się zbliżał, jak się, jak się sonda zbliżała do Plutona, jak były takie wczesne zdjęcia Plutona, kropeczka. Tak, tak jakieś kilka pikseli, a tak. potem się okazało, że na powierzchni Plutona widać takie prześliczne serduszko, tak takie rozjaśnienie w kształcie serca i ta planeta, zosta planeta karłowata, <laughs> często jest używana w memach naukowych z okazji walentynek. Tak, dokładnie. W ogóle się dużo okazało na temat Plutona, bo już po starcie y, tej misji odkryto, że Pluton ma więcej niż jeden księżyc, bo sądzono, że ma tylko Charon. Harona, który jest y, no właśnie, który to też dobrze mówi o całym tym układzie, bo Haron jest tak ogromny względem Plutona, czy też różnicami z nimi jest tak niewielka, że y, ich wspólny punkt, wokół którego się obracają, jest poza Plutonem, tak? One tworzą taki układ podwójny. Y, Odkryto, kiedy odkryto te księżyce dodatkowe to się pojawił strach, że one mogą kruszyć tymi śmieciami wokół Plutona i że trzeba będzie bardzo uważać z sądą, żeby się nie rozbiła o te śmiecie, bo takie księżyce, takie niestabilne księżyce mogą powodować właśnie tego typu zjawiska, no ale finalnie obliczono, że szanse czy ryzyko jest niewielkie. Potem się okazało, że te księżyce są w ogóle inne niż, niż się wydawało że są mniejsze, ale znacznie jaśniejsze, bo sądzono, że są duże na podstawie jasności. Okazało się, że są małe, ale są prawdopodobnie, przynajmniej jeden z nich jest pokryty wodnym lodem i po prostu jest bardzo, bardzo jasny jak na taki obiekt. No i tu jest jeszcze kwestia tej planety X. No tak, to jest jeszcze... To jest... Tak, ja króciutko zreferuję, mhm. bo to było niezwykle fascynujące, bo przypuszczano, że bo Neptun się dziwnie... Porusza, tak? Ma jakieś zaburzenia w poruszaniu, i przypuszczano, że za to odpowiadają zakłócenia wywołane przez tak zwaną planetę X, czyli taką, która jeszcze nie została odkryta, a która dziesiąta albo dziewiąta w planeta. okolicach Neptuna, orbity Neptuna może się znajdować. No i dopiero badania przeprowadzone, uwaga, przez Voyagera 2 pozwoliły ustalić, że tak naprawdę pierwotnie przeszacowano masę Neptuna o pół procenta. I jako uwzględniono te różnice, to okazało się, że planeta X nie jest nam potrzebna. Chociaż nadal się rozważa, są pewne hipotezy mówiące, że ona gdzieś tam jeszcze daleko bardzo może być. Gdzieś ostatnio znalazłem informację o tym, że właściwie został tylko jeden taki obszar orbitalny, w którym ona może się znajdować. Raczej jej nie ma, ale wiele rzeczy już nas zaskoczyło. Między innymi zaskoczyło nas to, że Pluton okazał się być nadzwyczaj zróżnicowany, że to jest rzeczywiście kawał potężnej planetoidy. No właśnie, my tu czasami używamy słowa planetoidy, a czasem asteroida, to to samo. To jest to samo, ale poczekaj, planetoida nie to różnicy. nie jest to samo, co, co planeta karłowata. Wiesz co, planetoidy, no planeta karłowata to jest wyjątkowo duża planetoida, która w dodatku jest, no tam jest parę kryteriów, bo problemem jest chociażby kulistość, tak, to znaczy musisz mieć pewną masę, żeby grawitacja Powodowała, że się ulepisz w coś, co jest w miarę kuleczkowate. Ta kulistość tu jest istotnym elementem. Tam jest jeszcze kwestia... O, nas... Dziękujemy jest... naszej Dzięki. suczce Nasze za suczce. włączenie się w tę rozmowę. Tak jest, ono, dawno Dwa. jej nie było. Różnica jest jeszcze istotna taka, że Planety muszą być na tyle duże, masywne, żeby wyczyścić wokół siebie przestrzeń kosmiczną z gruzu wszelakiego. Planety karłowate nie mają takiego obowiązku, ale planety karłowate z kolei muszą być w miarę kuliste, bo planetoidy... Mają różne dziwne kształty. Tak, o czym jeszcze wspomnę króciusieńko. No w każdym razie był ten... Jakże udany przelot, wszyscy byli podekscytowani, chociaż tak naprawdę zabawne jest to, że większość danych to myśmy uzyskali znacznie, znacznie później. To też oni sobie dobrze zaplanowali, żeby te najbardziej efektowne informacje jak najszybciej dotarły na Ziemię. Natomiast z tego przelotu zebrano trochę ponad 6 gigabajtów danych i transmisja tego trwała ponad rok. To znaczy zakończyła się dopiero, przypominam, że przelot był 14 lipca, czyli znaczy największe zbliżenie, natomiast transmisję danych zakończono 25 października 2016 roku, dopiero z tego przelotu. Wow. I to był już wielki sukces misji New Horizons, natomiast potem tą misję rozszerzono, jak to się ładnie mówi. Czyli chodziło o to, żeby dalej ona coś sensownego robiła, nie tylko sobie leciała, ale żeby jeszcze najlepiej koło czegoś przeleciała. I się rozpoczęło intensywne poszukiwanie obiektów, które mogą być na trasie. No bo chodziło o to, żeby nie odchylać za bardzo tej trasy przelotu. Tam jest również zapas paliwa jeszcze na New Horizon, tak żeby można było modyfikować tą trajektorię lotu. Natomiast chodziło o to, żeby, no nie to, żeby jakoś gdzieś bardzo mocno zakręcała. I wyznaczono taką planetoidę, która nosi nazwę dużo cyferek, a potem Arocot. I to jest planetoida, która po prostu była po drodze. Była na tyle korzystnie, że można było blisko niej przelecieć, tam chyba 3,5 pół tysiąca kilometrów od niej przelecia. No tak mi się wydaje. Może kłamię, ale może nie. I no on, to już jest obiekt należący do pasa Kuipera. To jest znowu a propos wymowy nazwisk. Bo on z pochodzenia był Holendrem, ale ponieważ mieszkał w Stanach, więc raczej się stosuje to wymowę Kuipera. No w każdym razie w styczniu 2019 roku New Horizons przeleciała w pobliżu tego Obiektu I okazało się, że ten obiekt ma dość zaskakujący kształt, yy, opisany jako yy, naleśnik sklejony z nadgryzionym orzechem. Bardzo ładny Tak. Opis. Tak, To jest bardzo to właśnie a propos kulistości. Tak? Te, te, te małe planetoidy nie mają obowiązku tak jak planety karłowate, być w miarę kuliste. Rzeczywiście to wygląda dość dziwacznie. Niektórzy to porównywali z. No, no bardzo naciągane z Enterprise ze Star Trek'a, ale rzeczywiście tam jest ten element takiego spłaszczenia. To jest w ogóle też ciekawy wątek, bo się okazało, że zadziwiająco dużo obiektów w kosmosie. Osie jest w postaci pla takiego placka, takiego naleśnika. No widzisz, to, to, to jak zwolennicy płaskiej Ziemi. Tak, myślę, tak, że absolutnie. Powinni być usatysfakcjonowani. Powinni być zachwyceni. No więc taż planetoida najprawdopodobniej jest taką bardzo, bardzo archiwalną pozostałością zabytkową po czasach powstania Układu Słonecznego, taką, która nigdy nie była ogrzana przez słońce jest zbyt daleko, żeby wpływ słońca ją jakkolwiek zmodyfikował. Niestety nie miała żadnego satelity. Gdyby miała chociaż najmniejszego satelity, to dałoby się na tej podstawie określić jej masę, na podstawie ich wzajemnego ruchu. Natomiast stwierdzono, że te dwie części, ten naleśnik z orzechem, żeby pozostawały sklejone przy tym ruchu, jaki tam jest. To całość musi mieć niską gęstość, taką mniej więcej jak kometa. Więc tyle się dowiedzieliśmy. No i teraz New Horizons leci sobie dalej. Leci sobie dalej z nadzieją, że może na coś jeszcze trafi. Co prawda nie znaleziono jeszcze niczego, ale powiedzmy sobie szczerze, że Skypera to nie jest obszar, w którym, o którym bardzo dużo wiemy. Więc tam jest prowadzona obserwacja. Cały czas mamy nadzieję, że uda się koło czegoś jeszcze przelecieć. Tam jest i zapas mocy z tego plutonu i zapas paliwa do manewrowania. Także jak dobrze pójdzie to jeszcze, jeszcze sporo o niej usłyszymy. No i moja ulubiona misja sondy kosmicznej, czyli Cassini-Huygens, przez niektórych uważana za najważniejszą w historii badań Układu Słonecznego. Najbardziej efektowną. <laughs> no, jest niezwykle uwielbiam. efektowna, kocham ją. Został, to jest misja wspólna NASA- oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA i włoskiej ASI. E, I y, nosi imię, imiona dwóch XVII-wiecznych astronomów europejskich, czyli Giovanni Domenico Cassiniego, który odkrył cztery księżyce Saturna e, oraz przerwę w, w pierścieniach tej planety oraz Christiana, chyba tak się czyta, Huygensa, który odkrył księżyc Tytan i jako pierwszy prawidłowo opisał naturę pierścieni Saturna. E, ta sonda została, bo Cassini to sonda, a Huygens to próbnik, lądownik. I razem zostały wystrzelone w 1997 roku. No i w, w 2004 roku Cassini stał się pierwszym sztucznym satelitą Saturna. A w 2005 próbnik Huygens wylądował na największym księżycu Saturna, czyli Tytanie. No i to jest absolutnie fascynujące. No to jest, znowu powiem, to, to jest kosmos. Kosmos, tak. To jest fascynujące. Jest to jedyny księżyc w układzie słonecznym, który ma grubą atmosferę i na którym występuje wiele zjawisk. Uwaga. Pogodowych. No, to on już się właściwie zachowuje jak porządna planeta. Tak, i to jest także jedyny obiekt w układzie słonecznym poza Ziemią, o którym wiemy, na, że na którym stale i w dużej ilości na powierzchni występuje ciecz. No nie jest to. Nie woda, niestety. Woda, niestety, tylko metan, ale. Jest to ciecz. No i sądzie po wylądowaniu udało się przetrwać na powierzchni Tytana 3 godziny i 44 minuty. No i wysłała sporo zdjęć i, i danych na temat tego księżyca. Są też ładne zdjęcia z lądowania, jak pamiętam. Tak, się zbliżała, tak było tak. lądowanie i tam w ogóle, w ogóle całe mnóstwo danych przyleciało do, na Ziemię w, właśnie w związku z tym lądowaniem. No i ważne jest też to, że na pokładzie tegoż lądownika Huygens znalazł się instrument naukowy zaprojektowany i zbudowany w Polsce hmm. w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. I ten przyrząd służył do pomiaru temperatury oraz przewodnictwa cieplnego i zmierzył temperaturę, która w wyniosła na powierzchni Tytana minus 179,35 stopnia Celsjusza. Wieje chłodem. Powiało chłodem. No i co tam odkryto? Tak w telegraficznym tak. skrócie. Jeziora ciep ciekłych, ciepłych, 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 zimnych węglowodorów, czyli metan, tak? Mhm. E, I morze tegoż metanu głębokie na 170 metrów. Mhm. E, wydmy piaszczyste liczące setki kilometrów. No i e, okazało się, że krajobrazy są tam naprawdę niepokojąco i zadziwiająco podobne do tych ziemskich. Wakacje Trajobrazy. na Tytanie. Tak, bardzo piękna sprawa. No i wcześniej podejrzewano, że wewnątrz księżyca, pod jego powierzchnią, może znajdować się ocean wodny. Tak, bo no to i... jest lodowy księżyc. Tak, i teraz potwierdzono, ta misja Hygens potwierdziła, że ten ocean, ocean rzeczywiście tam jest. Ehm. Co dalej? Tytan okrąża Saturna co 16 dni po takiej lekko eliptycznej orbicie i podlega silnym pływom spowodowanym przez ogromną grawitację Saturna. Jest rozciągany i zgniatany. Tak, tak. I w związku z tym on jest rozciągany i zgniatany w taki sposób, że pojawiają się na jego powierzchni wybrzuszenia, które mierzą nawet do 10 metrów wysokości. A to musi wyglądać niesamowite. I w związku z tym doszli do wniosku naukowcy, że nie może się składać wewnątrz w całości z lodu, bo inaczej by się tak nie wybrzuszał, tylko musi, musi być tam woda no tak. w stanie ciekłym. E... A jeszcze głębiej prawdopodobnie jest tam taki bardzo dziwny lód, chyba się nazywa lód 4, czy lód 6, lód 6, taki, który powstaje przy bardzo wysokim ciśnieniu, to już na bardzo dużej głębokości, pod tą jeszcze wodną, ciekłą warstwą. No i w ogóle, co tam się jeszcze znajduje pod powierzchnią? Ehm, doszli do wniosku, badacze na podstawie tych danych, które zostały wysłane przez y, próbnik, że mogłoby tam właściwie po, narodzić się i przetrwać życie. E, wprawdzie tam no, całkowicie brak tlenu, a temperatury są niezwykle niskie, tak poniżej grubo poniżej minus 150 stopni Celsjusza. Ale co to dla? Nas? Ale zaobserwowano tam niezwykłe bogactwo związków organicznych. E, które pozwala wnioskować, że mogłyby tam po jakimś czasie wyewoluować proste ekstremofile? Ekstremofile, czyli to takie organizmy, które znoszą ekstremalnie trudne, z naszego punktu widzenia, warunki, a z ich punktu widzenia, Niekoniecznie trudne. No i z żalem opuszczam, Tytana i wraz z Sądą Cassini lecę ku Enceladusowi, czyli szóstemu co do wielkości księżycowi Saturna. Jest to księżyc, który zasila jeden z jego spektakularnych pierścieni, i co można się domyślać, są to pierścienie lodowe więc Enceladus składa się z lodu. Small. Pokrywa go świeży, czysty lód. E, I to sprawia, że Enceladus ma największe albedo ze wszystkich obiektów w Układzie Słonecznym. Najlepiej A to odbija. znaczy tak, że najlepiej odbija światło. Ponad 90% światła, wow. które na niego pada. No i wskutek tego panują tu. Ogromne mrozy. No bo się nie ogrzewa powierzchnia. Tak, bo odbija tak, cały świat. i to ciepło natychmiast ucieka. No i co, co tam się dzieje? Jest tam ogromnie dużo niespodzianek. Ta sonda Cassini od 2004 roku bada Enceladusa. No i co ona zaobserwowała? Najważniejszy był rok 2015, kiedy to sonda Cassini tak skierowano, żeby przeleciała zaledwie, zaledwie 48 km. Nad powierzchnią tego księżyca. No to jest rzeczywiście po bandzie. To jest po bandzie, bo wcześniej latała wyżej i rzeczywiście wykonała ileś tam przelotów, ale tym razem naprawdę prawie że brzuchem otarła się, no oczywiście przesada o enceladusa, ale otarła się trochę o materię, która z niego wylatuje, ponieważ można powiedzieć, że się skąpała w obłoku wodnego lodu, który jest wyrzucany przez gejzery położone na południowym biegunie enceladusa. I to jest taka sytuacja, że to, te, te gejzery są jednym z takich najbardziej niesamowitych przejawów aktywności geologicznej w układzie słonecznym. Sonda sfotografowała powierzchnię celadusa z tej niewielkiej odległości i zbadała skład tego, co wytryskuje z tych gejzerów. No, i te gejzery są jednym z najbardziej niesamowitych przejawów aktywności geologicznej w układzie słonecznym. One wytryskują przez szczeliny w zmrożonej, spękanej powierzchni Enceladusa z prędkością 400 metrów na sekundę. I one wytryskują w przestrzeń kosmiczną na wysokość aż 1500 kilometrów ponad powierzchnią tego księżyca. Wyglądać. Momentalnie ta woda zamarza. Tworząc taki efektowny obłok drobin lodu i, i to się unosi nad tym księżycem, dodajmy, że w ogóle, żeby, ta, żeby to wytrysnęło spod powierzchni księżyca, to to jest też osiągnięcie, ponieważ skorupa lodowa, Enceladusa, ma prawdopodobnie od 5 do 35 kilometrów grubości, więc tam wewnątrz muszą zachodzić takie procesy. No to właśnie znowu te ściskanie i rozciąganie. No, więc tu są różne A. hipotezy. I dlaczego właściwie na tak mocno zmrożonym globie jest? woda w stanie płynnym. Tam temperatura, no właśnie, mi, około minus 200 stopni Celsjusza, a tu wtem nagle e, woda, która wytryskuje spod powierzchni. E, no i e, tak, po pierwsze, ta woda to się to wytryskuje, ponieważ jest tam ogromny ocean. E, no, co więcej, to nie jest sam ocean, ponieważ jeszcze wewnątrz tego oceanu znajduje się jądro tego księżyca i prawdopodobnie te procesy, które doprowadzają do rozgrzewania i, i, i tych efektów geologicznych, to są procesy tarcia pomiędzy jednym a drugim, tym jądrem, a oceanem. Ale jest jeszcze inna hipoteza, która mówi o tym, że po to pochodzenie energii cieplnej to jest efekt rozpadu radioaktywnego tych pierwiastków promieniotwórczych, które znajdują się właśnie w tej okolicy, z której wytryskują gejzery. To jeszcze trzeba zbadać, to jeszcze nie jest do końca przesądzone. No i co wykryto w tej chmurze tych drobin lodowych ponad Enceladusem? Okazało się, że są tam atomy wodoru, fosforu, a także związki organiczne tworzące aminokwasy. Kolejne miejsce na życie. Tak, i wcześniejsze badania pokazały, że z Enceladusa wydobywa się również dwutlenek węgla. No i tak naprawdę połączenie tych informacji bardzo mocno. Sugeruje, że głęboko w oceanie tego księżyca mogą, a nawet powinny, według tego, co, 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 co nam dane pokazują, zachodzić procesy chemiczne, bardzo przypominające te, które zachodzą w okolicy ziemskich kominów hydrotermalnych. Przypominam, kominy hydrotermalne to jest wspaniałe źródło energii dla życia na Ziemi. Jest jedna z hipotez, która mówi, że tam właśnie życie się narodziło wewnątrz oceanu, w okolicach właśnie na Ziemi, w okolicach w okolicach kominów hydrotermalnych, tam gdzie nie można czerpać energii ze słońca, bo jego promieniowanie nie dociera, tam tak, jest zbyt ciemno na fotosyntezę, więc w wyniku więc korzystają organizmy z energii chemicznej, która właśnie pochodzi z kominów hydrotermalnych. No i znamy doskonale na ziemi organizmy, które wykorzystują wodór do redukcji dwutlenku węgla, a produktem tej reakcji jest metan. No i to jest tak naprawdę, komplet składników potrzebnych prostym organizmom do życia. I jeszcze jest jedna rzecz, to znaczy ta gruba warstwa lodu tak. może chronić. Ewentualne komórki przed promieniowaniem kosmicznym, czyli właściwie mamy całkiem niezłe miejsce na powstanie bardzo prostego życia, i to jest jeden z celów dalszych badań. No, będą prawdopodobnie w tamte rejony organizowane kolejne wyprawy, które mają na celu znalezienie takich śladów życia. No i o tym, co tam na... może żyć, to. To właściwie można dowoli przemyśliwać, natomiast ja bardzo czekam na wyniki kolejnych badań. Ale jeszcze, co, czego dokonała sonda Cassini, ona przeleciała pomiędzy pierścieniami Saturna. W 2017 roku miała wtedy prędkość 100 tysięcy kilometrów na godzinę, no i przeleciała przez taką szczelinę, która miała około 1900 kilometrów szerokości. I to była szpara pomiędzy atmosferą Saturna, a na najniższym z jej pierścieni. Wow. I to żaden obiekt zbudowany przez człowieka nie zbliżył się tak bardzo do pierścieni Saturna jak Cassini. Mieli zabawę myśmy... takie przyjęcie. Tak, tak. No myśmy pytali um, polskich specjalistów, czy to jest duży wyczyn. Mówią, że nie, to nie jest jakieś nadzwyczajne luz. osiągnięcie. Natomiast prawda jest taka, że to, tego dokonano po raz pierwszy w historii. No i można było się z bliska przyjrzeć tym pierścieniom Saturna, a one są przecudowne. Sonda wykonała ponad 20 Przelotów pomiędzy pierścieniami Saturna i, i do, dokładnie je pofotografowała. Tam są różne frakcje lodu, różne grubości tego lodu i każdy z tych pierścieni ma inne źródło zasilania. To jest bardzo, bardzo ciekawa historia, niestety na inny, na inny nasz podcast, bo tutaj już nam się to w czasie no, tak. nie zmieści. Natomiast jeszcze powiem, że Cassini zakończył swój bogaty kosmiczny żywot również w sposób efektowny, ponieważ 15 września 2017 roku zanurkował w odmętach Saturna e, i no tak, został Saturność... unicestwiony. Bo nie da się o Saturna rozbić bez gazowym tytanem. Tak, tak, ale tak, już w sądzie się kończyło paliwo, w związku z czym ona za moment by została ściągnięta na przykład na któryś z księżyców Saturna. No i mogłaby go zanieczyścić mikroorganizmami przyniesionymi z Ziemi, no, które prawdopodobnie niosła, tak? W związku z, z czym, żeby zachować, ich, zachować sterylność tych światów pozaziemskich, po prostu utopiono te sondę w Saturnie. Ona została rozerwana, spalona przez atmosferę Saturna, co y, skutecznie ją e, no, unicelników odkaziło. Tak, tak, absolutnie. Słuchajcie, no opowieść jest niesamowita, zwłaszcza, że to jest tak, że musimy obcięli parę kawałków, więc przypominamy, że będzie druga część tego, tej opowieści o bardzo udanych, jednocześnie bardzo nieudanych misjach. Znaczy to czasem może być dwa w jednym. Także zapraszamy już na ten ciąg dalszy. W ogóle warto śledzić te dokonania sąd bezzałogowych, bo właściwie prawda jest taka, że wiemy o Układzie Słonecznym tak wiele, głównie dzięki nim. Oczywiście mają w tym swój wkład jakieś teleskopy wszelkie i tak dalej, no, natomiast nie ma to, jak polecieć i pomacać i zbadać na miejscu. No i oczywiście takie wydarzenia jak lądowanie ludzi na Księżycu, to było wielkie osiągnięcie, ale to przede wszystkim był pokaz mocy i możliwości technicznych Stanów Zjednoczonych. No tak, festim, natomiast tak. coś takiego jak wejście Voyagerów w przestrzeń międzygwiezdną, czy badania powierzchni Tytana to są prawdziwe osiągnięcia nauki i tu trzeba oddać sprawiedliwość tym pojazdom bezzałogowym, że one naprawdę ich robią twórcom. O ich twórcom przede wszystkim, że one ogromnie dobrą i potrzebną robotę robią, i naprawdę dzięki nim wiemy, jak ten kosmos w naszym najbliższym otoczeniu wygląda. I na ciąg dalszej opowieści zapraszamy za, za dwa, dwa tygodnie. tygodnie, a słowem, hasłem dzisiejszego odcinka, tym do wpisania w komentarzu, tak, to jest. jest Enceladus. To dzięki, cześć. Cześć!